Wiele nowoczesnych modeli butów sportowych ma dwie dodatkowe dziurki, które, jeżeli odpowiednio wykorzystać, są pomocne w wiązaniu tych butów. Na filmie, w materiale filmowym pokazuję Wam, jak z tego skorzystać. Nie będę tego opowiadał, bo to by było karkołomne zadanie, łatwiej to pokazać. Jak sami widzicie, odpowiednie wykorzystanie tych dwóch dziurek pomaga nam odpowiednio silno albo z odpowiednią siłą zawiązać but, zaciągnąć sznurowadła, tak żeby on jak najlepiej trzymał się stopy. Ten sposób sznurowania powoduje również, że nawet jeśli same sznurówki nam się rozsznurują, to sposób wiązania spowoduje, że zadziałają siły, które przeciwdziałają temu, żeby but na stopie nam się rozluźnił. Przynajmniej nie nastąpi to tak szybko. Minus tego typu wiązania jest tylko taki, że zasznurowanie buta trwa trochę dłużej. Natomiast jak się tego nauczymy, to nie ma wielkiego znaczenia. Poza tym, co znaczy trochę dłużej? Są to ułamki sekundy albo nawet sekunda, która generalnie nie ma żadnego znaczenia. Dodatkowa rzecz, do której wiele osób bym zachęcił, to zrezygnowanie z wiązania na tak zwaną kokardkę, czyli tradycyjnego sznurowania butów, który się uczymy, a zastąpienie tego węzłem płaskim. Zawiązanie na węzeł płaski powoduje, że buty nam się same nie rozsznurują. Odwiązanie węzła płaskiego jest też stosunkowo proste, nie powinno sprawiać problemów, nawet jeżeli z jakiegoś powodu sznurowadła nam się namoczą. Zwłaszcza, że większość współczesnych sznurówek wykonana jest z włókien syntetycznych, które nie powodują problemów przy rozwiązywaniu. Mała rzecz, a cieszy.